witam Was serdecznie w nowym vlogu. Dziś mamy czwartek przed świętami. Wzięliśmy sobie 2 dni urlopu i oto mamy 5 dni wypoczynku. A teraz pozdrawiamy Was z Cieszyna, gdzie spędzimy święta. No i jesteśmy na kempingu pod Czarnym Pocianem. Kamyczek wyciąga już rzeczy. Rozkładamy się. Zastanawiamy się nad podłogą, bo podobno ma padać. Ale dzisiaj pogoda wyśmienita. Jest 20 parę stopni, gorąco. Tutaj sąsiad też popitala w krótkim podkoszulku na dowód. Dzieci też w krótkich rękawkach. Mamy lato. Tylko ciekawe, jak długo. Mąż bez buta. Człapie. Udaje, że błyszczy i bryluje. Nawet rowery zabrał. Powiedział, że mnie przemęczy. Ale sąsiedzi nie mają, więc nieźle. Znalazłem czapkę minecraftową. Gdzie? Za stolikiem. Szukaliśmy tej czapki 2 tygodnie w domu. Nawet już byłam bliska rozebrania pralki w domu, bo stwierdziłam, że wciągnęła ją. Byłam święcie przekonana, naprawdę. Już miałam klucze, Kamil mnie odciągnął od tego pomysłu, bo stwierdził, że jak ją rozłożę, to już ją nie złożę. Jeszcze rundka w majtkach po kempingu i pogoda nam zostanie do poniedziałku. Ty zaczynasz. Jako pomysłodawca będę koordynować. Wszystkie panie z kempingu zaczynają. O, i wtedy powiem ci, czy deszcz, czy słońce, to i tak by była gorąca atmosfera. Może napełniony. No, sąsiad rozłożył, nie możemy być gorsi, nie. No dobra. Ty to rozłóż tak więcej, sąsiad ma tak na pół. No bo my to... przestrzenek będzie, to się rozłoży na całą. To rozłóż naszą połówkę. Dobrze. Żebyśmy nie byli gorsi. O, całą połówkę rozłóż, o tak. Tylko jedną czwartą. Owłosione jajeczka wiszą. Owłosione jajeczka. A tu nie trzeba depilować przed świętami? Owłosione jajeczka ci wieszam w kamperze, żebyś poczuł się jak w domu. Mam nadzieję, że to docenisz. Oczywiście, już doceniam. Dzieci jak przyjdą, będą zachwycone jajeczkami. Ale sąsiadka nam powiedziała, że jej dziecko odgryzło takie, bo myślało, że to z czekolady, więc będę musiała uprzedzić. Jest klimat. Dzieci będą zadowolone. O to przecież w święta chodzi, żeby jak najbardziej dzieci były zadowolone. A nasze są przeszczęśliwe, jak się dowiedziały, że tylko wyjeżdżamy. To już o 5 rano dzisiaj były naszykowane. Wyszliśmy z kempingu i idziemy na spacerek, ale zobaczcie, bubr jest pod mostem. O, zanurzył się już. Może wypłynie zaraz. O, i wypłynął. O, widzę go! Nie krzyczuj. Widzę go. Dzisko? Dzisko? Dzieci na hulajnogach. Akurat fajne ścieżki tutaj są. Choć zaczęły się kamyczki. Ale dają jakoś radę. Kamek daje radę. Dzielnie walczy, kroczy do przodu. Stwierdził, że już nie będzie chodził w bucie. Jestem z tych, co żuje pszczoły, a nie pije miód. A ile komarów już widzę. Że kierunek wody jest w tamtą stronę, a tu się zawraca. Zawraca. Daj rączkę mamie. Zosia mówię. Zusia weszła w stan... będzie Zosia. Pod bocianem to następna nie. Będzie Zosia. Dobra, wymeldowujemy się, wracamy do domu. Szymek! Chodź, zobaczymy wodospad. Kontrola musi być. Nie, kochanie, nie, bo zobacz jak jest wysoko. Jakbyś spadła. Szymek, ręce w dół.
Będzie zdjęcie, tylko teraz trzeba wszystkich zebrać. Taka sceneria przywitała nas w Cieszynie. Bardzo piękna ścieżka. Po drugiej stronie Czechy. Miejsce typowo rekreacyjne. Można się wyciszyć. A i w sumie można też poimprezować obok naszego altanka. Także zobaczymy, co wieczorem będziemy robić. Pomęczymy troszkę dzieci. Jak się już wymęczą, to wtedy spać. A my będziemy mieli wieczór pod kamperem wolny. Tak jak przystało na prawdziwą rodzinę. Mam dla Was dowód, że idzie lato. A tutaj zobaczcie, jakaś mega wielka dziura. Zobaczymy, co w niej jest. Zobaczymy potem na nagraniu, co tam było w tej dziurze. Jo, dobrze, że pospaliśmy dłużej, bo zobacz, dzieci malowały węglikami. Które? Na szczęście właśnie nie nasze, i są czyste, ale jakby zobaczyła tamte, to całe w węglu brudne. Wstaliśmy, wyszliśmy właśnie z kampera i przywitał nas deszcz, także zmiana pogody niestety. Wczoraj było pięknie, chodziło się z krótkim rękawkiem, a dzisiaj mży. Nadal pada, nie wiem, czy to widać na kamerze, ale uwierzcie mi, pokrapuje. Kamera jest troszkę już mokra. Dzieciaczki się bawią, jeżdżą na hulajnogach. I dobrze, że na hulajnogach, bo jakby były rowery, to niestety, ale rowery zmokły, siedzonka są mokre. Więc dobrze, że mają hulajnogi, nie będą miały pup mokrych. Cały plac zabaw też mokry. Podobno ma padać do 13, sprawdzimy, czy tak będzie. Sąsiedzi z Kamilem wyczekują pogody, może się doczekają. Zostawiam kamerę i idę na dwór pilnować dzieciaków. Zobaczymy się później, może jak wyjdzie słońce. Pada, pada, pada i przestać nie chce. Także radzimy sobie jak możemy, a że sąsiad ma większy przedsionek, to zaczynamy rozkładanie. To znaczy w gruncie rzeczy to zaczynają sąsiedzi. O, nawet Natalia wyszła, więc nie wiem, czy ja nie wyjdę. Zuzia, jak myślisz? Może wyjść pomóc? Tak. Ale ty zostajesz w kamperze. Nie. Zuzia, pada taki deszcz. Wali tutaj po szybach, a Zuzka nasza... Na Szymon tam jest, no. A nasza Zuzia mówi do mnie: mamo, już nie pada, zobacz, nie jesteśmy z cukru. Chcesz iść tam, do Szymona? Tak. To zapytamy się cioci, czy możemy podrzucić jedno dziecko jeszcze więcej. Naprzeciwko. I zaraz wracamy. Może z podwórka. Nie, poczekaj. My powiemy może z dworu, a tu na Śląskim to powiedzą, że może z pola. Puścimy nagranie. I jesteśmy na dworzu zwanym polem. Przedsionek składany. Żeby nie było, też miałam swój udział. Podtrzymałam jedną ściankę. Postawimy Was tutaj. Zobaczymy, ile nam zejdzie. I kolejny poranek, tym razem drugi. Za oknem nadal pada, ale nam to nie szkodzi. Jesteśmy już po śniadanku, po placuszku. Dzieciaki bawią się na górze, zrobiły sobie bazę. Daliśmy im latarki. To jest najfajniejsza rzecz, jaką można mieć dla dzieci na kempingu. I oto tak już godzinę nie ma. Może zobaczymy, co tam robią. Uwaga, podejrzymy chwilkę. Tak. Balon jest na swą stronę. A za oknem, jak to za oknem. Chociaż nawet przestało padać. Już nie pada, tylko jest mokro. Sąsiadów nie widać. Ale rano wyjeżdżali poświęcić koszyczek. Postanowiliśmy dzisiaj sobie troszkę posiedzieć. Leniwy dzień. Poodpoczywać. I nic ciekawego w sumie robić nie będziemy. Wczoraj też mało nagrywaliśmy, tylko jakiś tam poranek. No jak pogody nie ma, pogody tam nie, było. Nie chodzi, tak?
biwakowaliśmy u sąsiadów w przedsionku. No i tak nam mija dzień. Pytam jej Gary. Do trzech wywianych. Raz, dwa, trzy. Och. Jest. 3-0! Żona myje. Do wygranych powiedziałeś. Wygrałeś i myjesz. Zwycięzca decyduje, więc ja decyduję, że myjesz ty. I wyszliśmy na spacer, akurat wyszło słońce. A Zuzia otwiera, jak ciocia każe. Otwieramy buzię, to otwieramy. Granica państwa. Halo, kierowniczko. Jestem. Nakładam super turecki plecaczek. Turbo odrzutowy, który umożliwi mi bezproblemowe przejście. I teleportację. Teleportacja. I przekraczamy właśnie granicę państwa polskiego. Ty, aż poczułam, jak się rusza ten mus. Ty, no. Ej, czujesz, jak się rusza? No. Wiecie, jak się ten mus rusza? Chodź, Zuza, zanim się zarwia. No. Po poręczy. No. Matko, chodźcie. Za dużo zjadłem. Jaki sprężysty most. Mogę teraz się połamie. Czekaj, jest cieplej. Nie wiem, jakoś tu słonecznie i powiem wam, czy to zbieg okoliczności, czy po prostu zmiana granicy tak wpłynęła na tą pogodę. My już na czeskiej stronie. Panowie delektują browar czeski. Jak to, Maszu? Piwo jak piwo. Zimne, a jej zimno. I na słońce z tym piwem chyba. No, bardzo. Pozytywem stałem blisko altanki jest fakt, że mamy blisko na imprezę. Przyjechał kaczy urlop, posiedzimy sobie do wieczoru. Zuzia złapała focha. Na szczęście nasze dzieci, jak złapią focha, to nie chcą się do nikogo odzywać. Siedzą i udają, że ich nie ma. Przenieśliśmy się już z zabawami i z dyskusjami do przedsionka, ale Zuzia zgłodniała. Tak, Zuniu? Jak zje, to dopiero pójdziemy, bo muszę ją przypilnować, bo tak to cały kamper byłby brudny. No tak, już robimy posiadówkę. I to jest dzień trzeci z soboty na niedzielę. Mam ciekawy temat dzisiaj dla was. Moja sąsiadka będzie wchodzić tutaj, uwaga, po stole, przez świetlik, na dach. Ten oto kawaler przystojny, a raczej nie kawaler. Chciał odpalić piecyk i jak pizło, tak mu komin z dachu wysadziło. 90 kilo na jednej ręce. Obojętne, jak go założę? No tak jak teraz. Tak jak teraz? No, tym do góry. A, no to sobie. No. O, no, idealnie. I sąsiadka już wraca. Sąsiadka dała radę. A my siedzimy, jest już późny wieczór, pokażę wam jeszcze, jak wygląda kemping wieczorową porą. Uwaga, tak na pozór nic się nie dzieje, ale tuż za nami jumpreza. Rada dla tych, którzy będą tu chcieli przyjechać i będą szukali ciszy i spokoju. Nie stajcie w tej pierwszej części, ustawiajcie się tam za tymi budynkami, za toaletami, tam jest najciszej. Najbardziej aktywne miejsce na tym kempingu to tutaj plac zabaw i altanka. I mimo tego, że w tym budynku też jest świetlica, to tam jest jednak znacząco ciszej. A takie naprawdę miejsce spoko to jest, jak się wjeżdża za recepcją, za tymi budynkami, tam z tyłu jest polanka na kampery. I tutaj myślę ten teren, te rożki tutaj same, też są takie bardziej ciche, zdecydowanie tamta strona. Bo tu jest dość głośne miejsce. Jedno z chyba z najbardziej głośnych. A my, jako pierwsza linia frontu, nawet lodówka albo piecyk, nie jestem pewna co, ale wpadło w rotację od tych basów tutaj. Więc mamy ciekawie. I noc też się zapowiada ciekawie, bo impreza się z godziny na godzinę coraz bardziej rozkręca. A nasze dzieciaczki z Hagim Łagim
Tu, cała czwórka. A my balujemy obok. W przedsioneczku. Graj Łukasza. To by nasza, ona była zazdrosna, że nie za... Pozdrawiam, tak, pozdrawiam wszystkich widzów kanału. Z Cieszyna. I mamy Wielkanoc. Bardzo ładnie się zapowiada dzień. Byliśmy już na wielkanocnym śniadanku. Tutaj w restauracji. W tym budynku. Bardzo smaczne śniadanie. Królik wielkanocny rozłożył jajka po kempingu. Dzieci o 11 będą szukać. Mają jakieś atrakcje dzisiaj zapewnione. Sąsiedzi chyba jeszcze śpią, więc nie będziemy ich budzić. Ale jest bardzo przyjemnie. Bardzo fajne słońce świeci. W świątecznym klimacie. Rodzinnie. Słonko wyszło ciepło wreszcie. Pod bocianem. Czarnym. Czarnym bocianem, właśnie, bo to niezwykły bocian, tylko czarny, ten pod ochroną. Kierowniczka odwalona jak stróż Boże ciało. Tak, poczekajcie, o. Mamy taki plan, że potem pójdziemy sobie na Cieszyn. Pochodzimy, pospacerujemy, zobaczymy, tam jakaś... Forteca? Nie, co to miało tam być? Tam jest browar, jest tam, browar najważniejszy. Jest Wenecja, tak, jak tam Kaczy opowiadał, to się nazywa Wenecja Cieszyńska, trzeba się przejść tamtędy. No i tak, no i browar, kościół. Szukamy jajeczek. Znalazłeś? Pokaż nam. Zobacz, Zuzia, jedno weź, resztę zostaw. Możesz zjeść. No, ale idziemy dalej szukać. Będziemy szukać, a już nie będziemy brali, dobra? Znalazłaś? Tak. Są. Kolejne, tak? Zostawiamy. Idziemy dalej. Ajeju! Ile ich tu jest? Policzcie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Brawo! Idziemy dalej szukać reszty.